Dzień dobry, witam Was kochani serdecznie. Dziękuję, że zajrzeliście tutaj do mnie na mój Nasze Szlachetne Zdrowie i Uroda kanał. Na tym kanale dowiadujesz się, jak zredukować medycynę, a zastąpić ją zdrowymi ziołami, a także możesz zastąpić również gimnastyką. Mówię Ci również, jak poprawić swoją urodę. A dzisiejszym tematem są problemy z trawieniem oraz kac poalkoholowy. Zapraszam. Święta Bożego Narodzenia i Sylwester mamy tuż, tuż za rogiem. A my co robimy? Robimy zakupy, wymieniamy przepisy, pieczemy, gotujemy, wymyślamy, co by to jeszcze położyć na stół. No i przychodzą nasze wspaniałe święta. Jak przystało na polską tradycję, na stole jest wszystko. Stoły są wypełnione po brzegi. Jest groch, jest kapusta, jest kutia. Są grzyby, jest wszystko, co tylko dusza zapragnie. A my jemy, cieszymy się, że jesteśmy w gronie rodzinnym i bardzo dobrze. Popijamy też wódeczką, popijamy winem czy jakimkolwiek innym alkoholem. Jemy do syta, wypełniamy żołądek po brzegi i jeszcze więcej. Wypełniamy go tak bardzo, że żołądek zaczyna się nam buntować i po prostu alarmuje o pomoc. Pomóż, pomóż mi, bo jest mi ciężko. Problemy z trawieniem w okresie świąt wynikają szczególnie z przejedzenia lub z nadmiaru alkoholu. Także nadmierna ilość pokarmów może spowodować rozciągnięcie ścian przewodu pokarmowego, co prowadzi do dyskomfortu lub bólu brzucha. Szczególnie możemy doświadczyć problemów z trawieniem, spożywając niezdrowe pokarmy. W procesie trawienia uczestniczy wiele organów wewnętrznych. Procesy trawienia przebiegają etapowo. Jeśli więc na którymś etapie pojawią się pewne zaburzenia, możemy doświadczyć bólów, różnych bóli, możemy mieć tego typu objawy jak zgaga lub wzdęcia. Co jest ważne? Ważne jest gryzienie. Jedzenie musi być dobrze pogryzione. Dlatego też osoby z ubytkami zębów mają bardzo często właśnie problemy z przewodem pokarmowym. Musimy dobrze pogryźć, musimy jeść pomału, nie wolno jeść nerwowo, musimy być zrelaksowani. Nie wiem, czy wiesz, ale mózg i układ trawienny jest połączony i emocje mają bardzo duży wpływ na trawienie. Następnie jedzenie przechodzi do przełyku, później idzie do żołądka i tutaj dochodzi do wyjałowienia pokarmu pod wpływem kwasu solnego. W żołądku następuje trawienie białek, trawienie cukrów i jest początek trawienia tłuszczów przez lipazę żołądkową. Wątroba. Wątroba produkuje żółć niezbędną do trawienia tłuszczów i usuwa toksyczne produkty przemiany materii i szkodliwe związki. Wątroba jest w 90% odpowiedzialna za wyrzucenie toksyn z naszego organizmu, więc jest bardzo, bardzo obciążona, jeżeli jemy za dużo i pijemy alkoholu za dużo. A jakie mamy objawy, jeżeli chodzi o przejedzenie? Szczególnie przejedzenie. To są między innymi tego typu jak wczesne uczucie sytości, na przykład nieprzyjemne uczucie zalegania pokarmu w żołądku, brak apetytu, ból lub pieczenie w nadbrzuszu, uczucie ciężkości w okolicy żołądka. No właśnie, dlaczego mamy wzdęcia? Wzdęcia mamy dlatego, ponieważ w naszym układzie pokarmowym dochodzi do fermentacji.
fermentacji pokarmu, na wskutek czego wytwarzane są gazy. A ilość gazów zależy od rodzaju pożywienia. Na przykład jeżeli jesz cebulę, jeżeli jesz rośliny strączkowe, jesz kapustę, napoje gazowane, zwłaszcza słodzone. Ale zioła korzystnie wpływają na procesy trawienne. Możesz sobie zrobić na przykład herbatkę z dziurawca, z melisy, z rumianku czy mniszka lekarskiego. A ja teraz dam Ci przepis na taki wspaniały przepis, który właściwie polecam Ci mieć zawsze w domu, ponieważ problemy z trawieniem, problemy z układem trawiennym nie wynikają tylko na święta, wynikają również w wielu innych sytuacjach życiowych. I dobrze by było, żebyś miał właśnie ten tonik. To się nazywa tonik właśnie na trawienie. Jest to bardzo, bardzo prosty tonik. Więc dajesz łyżkę, to jest tak powiem Ci część, łyżkę albo na przykład dwie łyżki, to wtedy zwiększasz ilość wody. Powiedzmy łyżkę kopru włoskiego, łyżkę kolendry sproszkowanej, kolendra sproszkowana i jedna łyżka kopru. Kopru włoskiego. Wszystko to wrzucasz do garka, zalewasz dwoma szklankami wody i gotujesz to przez 3 minutki. Później przecedzasz i pijesz sobie taką herbatkę. Możesz zakręcić i dać do lodówki i trzymać przez jakiś tydzień, 2 tygodnie, nie dłużej. Jest to bardzo, bardzo dobre, ponieważ kumin, czyli kminek, zapobiega właśnie wzdęciom, zapobiega właśnie różnym takim tego typu powstawaniu gazów w organizmie. Także na przykład koper włoski również eliminuje wzdęcia. Kolendra jest bardzo słodziutka, jest bardzo przyjemna, jest bardzo dobra na żołądek, na wątrobę, kiedy czujesz się taki ciężki, właśnie tego typu właśnie przejedzenia, to ten tonik po prostu Cię uratuje. No i przy stole oczywiście nie tylko jemy, ale również pijemy. Więc pijemy bardzo często, szczególnie na święta, w takich większych ilościach. Czasami pijesz, bo chcesz, czasami ktoś Cię zachęca, czasami wręcz ktoś Cię namawia, ale nieważne z jakiej przyczyny, zdecydowałeś, że będziesz pić. Dam Ci taką dobrą radę, ale powiem Ci, że ja nie promuję picia alkoholu. Alkohol jest bardzo szkodliwy, ale jeżeli przychodzą święta i tak Ty zadecydowałeś, to Ci powiem, że jeżeli po wypiciu każdego drinka wypij szklankę wody, jeden drink i szklanka wody, to unikniesz kaca w 80%. Jest to bardzo ważne, bo jeżeli pijesz właśnie wódkę, pijesz alkohol, pijesz wódkę, to Twój organizm się odwadnia. Nie pijesz odpowiedniej ilości płynu. Więcej jesz i po prostu pijesz wódkę. Można powiedzieć, że tylko zapijasz. Musisz wypić szklankę wody po każdym drinku. A co to jest kac? Tak, co to jest kac? Dlaczego masz kaca? Kaca masz, ponieważ spożywasz nadmierne ilości alkohol etylowy i przyczyną kaca jest odwodnienie, hipoglikemia oraz brak witaminy B12 i glutaminy. Alkohol etylowy w 90% trafia do wątroby. No i tak jak mówiłam wcześniej, wątroba ma bardzo ciężką pracę, żeby wyrzucić te toksyny z organizmu. Po pierwsze, alkohol jest toksyną i powoduje podrażnienie i stan zapalny żołądka. Alkohol pobudza też wytwarzanie kwasu żołądkowego, co objawia się poranną niestrawnością. Podczas gdy pijemy alkohol, wątroba skupia się na wydalaniu go z organizmu. Inne czynności metaboliczne schodzą na dalszy plan. W żołądku przez długi, długi czas zalega niestrawiony pokarm, dlatego mamy nudności. No i co wtedy robimy? Idziemy do łazienki i co? Obejmujemy naszą muszlę i wymiotujemy.
Także, żeby zapobiec tym wszystkim smutnym, przykrym sytuacjom, bardzo jest ważne nawadnianie. Tak jak mówiłam właśnie wcześniej, odwodnienie to jest bardzo, bardzo niebezpieczne dla całego organizmu, ale to jest właśnie typowe przy nadmiernym piciu alkoholu. Także najlepiej jest pić dużo wody, zanim zaczniesz pić, w trakcie, kiedy pijesz i po. Tak jak właśnie mówiłam wcześniej, szklankę wody po każdym drinku. Alkohol również, jeżeli pijesz dużo alkoholu, również obniża poziom cukru we krwi. Także dobrze jest jeść coś słodkiego albo pić na przykład sok pomarańczowy, który jest słodzony. Albo jeszcze jedna rada jest, zanim zaczniesz pić, wypij łyżkę oleju z oliwek albo jedz właśnie jakieś takie niezdrowe, bo to jest niezdrowe, tłuste jedzenie. Woda z ogórków kiszonych też jest dobra. A ja mam dla ciebie taki tonik, taką właśnie przepis na taki bardzo dobry tonik, jeżeli już przeholujesz, ale powtarzam, ja nie promuję dużej ilości picia alkoholu, picia dużej ilości alkoholu. Więc jeżeli już tak się znalazłeś w takiej sytuacji i chciałeś pić, to masz tutaj taki, daję ci tutaj taki przepis. Dwie szklanki wody zagotowujesz w garnku i do tego dodajesz kurkumę. Możesz dodać 3/4 łyżeczki kurkumy w proszku. Zagotowujesz to wszystko jakąś minutkę, przecedzasz. Niektórzy piją razem właśnie z kurkumą, nawet nie przecedzają. Do tego wszystkiego dodajesz pół szklanki miodu. Jest to bardzo słodkie, ale właśnie tutaj zostaje uzupełniony cukier w Twoim organizmie. Do tego dodajesz troszeczkę pieprzu i sok z pół cytryny. I to jest wspaniała rzecz na kaca, na to, żebyś pozbył się tego nieprzyjemnego uczucia. A drugi przepis, który masz tutaj do wyboru, to jest też dwie szklanki wody. Dajesz pół łyżeczki sproszkowanego imbiru, ale jeżeli masz korzeń, to możesz pokroić w kosteczkę i możesz wrzucić i gotować korzeń z imbira. Jakieś 2 cm imbir pokroić w kostkę. Do tego dodać pół łyżeczki turmeric, czyli kurkumy, pół łyżeczki, troszeczkę soli i to wszystko właśnie odcedzić, przelać do szklanki i zamoczyć właśnie zieloną herbatkę, woreczek z zieloną herbatką. Herbatę, żeby dobrze właśnie nasączyło się i oczywiście też dodać sok z cytryny. Także to są te dwa przepisy, jeżeli przeholujesz z alkoholem. Te przepisy również bez dużej ilości miodu też są również dobre na lepsze trawienie. Także możesz je używać właśnie jak masz złe trawienie i jak masz kaca. I jeszcze taki dodatek, to jest taka natychmiastowa pomoc na wzdęcia. Jeszcze taki załącznik do wzdęć. Co możesz zrobić tak na szybko, jeżeli nie chcesz przygotowywać za dużo? Jedną łyżkę octu jabłkowego wymieszaj ze szklanką przygotowanej wody, wymieszaj i po prostu wypij. Następnie co? Możesz wziąć imbir. Imbir w proszku, 1/4 łyżeczki. Proszku imbiru, zalać gorącą wodą, dodać możesz troszeczkę miodu, wymieszać i wypić. Następnie soda oczyszczona. 1-2 łyżeczki sody oczyszczonej, wymieszać ze szklanką wody i wypić. Następnie co my mamy? Nasza kochana mięta pieprzowa, herbatka z mięty pieprzowej. Zrobić silniejszą herbatkę z mięty pieprzowej i wypić. Możesz również dodać troszeczkę cytryny, możesz również osłodzić troszeczkę miodem. Następnie co my mamy? Cudowny, przecudowny aloes. Działa jak balsam, kojąco, zapobiega wzdęciom, zapobiega powstawaniu gazów, oczyszcza przewód pokarmowy oraz walczy ze zgagą. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że dałam Ci dobre rady, że przygotujesz się w odpowiedni sposób na święta. Mam również nadzieję, że te święta będą dla Ciebie spokojne, że spędzisz je w zdrowiu, przede wszystkim w zdrowiu, bo to jest dla nas najważniejsze, że spędzisz je w gronie rodzinnym. Także
Życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym roku. Ja teraz idę również też na zakupy przedświąteczne, tak jak wszyscy. Także wszystkiego dobrego, zdrowych i wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich kochani. Do zobaczenia!